Panie trenerze, rozpoczynamy przygotowania do rundy wiosennej. Jesteśmy już po pierwszym treningu. Proszę powiedzieć, jak będą wyglądały te najbliższe dni? Jakie będą przygotowania w tym czasie? Tak, wczoraj mieliśmy trening prowadzący, dzisiaj cały dzień przeznaczyliśmy na, na badania. Zaczęliśmy od szybkości na hali, teraz mieliśmy test wytrzymałości. Jeszcze po południu czekają nas testy na siłowni. I do końca tygodnia, po, po jednej jednostce treningowej, już na boisku sztucznym, ten mikrocyk bez gry kontrolnej, dopiero następny, zakończony dwoma grami kontrolnymi, jakby w jeden dzień, żeby też sprawdzić testowanych zawodników, bo, bo tacy się pojawiają oczywiście. Jak wyglądała ta przerwa zimowa? Trener miał styczność z zawodnikami, kontrolował co się dzieje? Nie, no nie kontrolowałem. Chcieliśmy odpocząć troszkę od siebie, troszkę od, od tych obowiązków, od ciężkiej pracy, ale oczywiście od już, praktycznie przed świętami. W okresie takim przedświątecznym, chłopcy zaczęli treningi indywidualne. Ale ja tego jakby nie kontrolowałem, bo, bo ufam w świadomość, wierzę w świadomość chłopaków i, i wiem, że to robili sumiennie. No właśnie, pojawiają się nowi zawodnicy, pierwszy już są zakontraktowani. Były reprezentant Szwecji, doświadczony napastnik. Myślę, że to będzie spore wzmocnienie. Bardzo fajny człowiek, też bardzo dobry piłkarz. Chciał tutaj przyjść, chciał nam pomóc, więc pozytywna postać, mam nadzieję, też w szatni. Planowane są kolejne wzmocnienia. No pracujemy nad tym, oczywiście, to nie są łatwe tematy, ale, ale jeszcze z dwie, może trzy nazwiska się pojawią. W międzyczasie też testujemy chłopaków powiedzmy o jeszcze nieznanych nazwiskach, czasami z niższych lig, no bo zawsze też jakaś perełka może się trafić i nie zamykamy się też na, na, na taki pomysł.